czy właśnie patrzymy na najmocniejszego pupila w grze? Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię na moim kanale. Zgodnie z tytułem, zgodnie z miniaturką, na tapet wchodzi oszalałe baśniowe smoczydło, tudzież czerwony smok. Ja osobiście bardzo często tak go nazywam. Pytaliście mnie o niego, przesłaliście film Miauera odnośnie tego peta, dlatego dziś skonfrontujemy, czy ten film jest dobry, czy nie. Ale zanim to zrobimy, oczywiście klasycznie zostaw łapkę w górę, suba, wbij na Discord. Były historie, że ludzie z tego samego przymierza nie wiedzieli, że są Polakami, że są w jednym przymierzu. Kto wie, może i tobie przydarzy się taka zabawna historyjka. Bez przedłużania, przejdźmy do clou tego odcinka. Czerwony smok jest pupilem dla kawalerii, z naprawdę dużymi obrażeniami, jak większość pupili dla kawalerii. Złoty ptak na pewno też wkrótce pojawi się na kanale, poznacie jego moc. A wracając do baśniowego, oszalałego smoczydła, Cheese Ghoul czy Miauer upierają się, że nada się również dla strzelców. Owszem, ten pupil zadaje obrażenia fizyczne, natomiast opis jego talentu sugeruje nam, że zasięg jest dosyć mały. Sprawdźmy więc, czy pupil z dalekiego zasięgu będzie mógł użyć swojego talentu. Some fresh air won't hurt. So I've heard. Niko wpadł w szał, Kinara wpadła w szał, awataru smoka nie widzimy. Niko wpadł w szał, Kinara wpada w szał i awataru nadal nie widzimy. Podejdę bliżej, żeby zmniejszyć zasięg. Wiemy, że talent pupila działa z bliskiego zasięgu. Niko, Kinara i mamy awatar naszego pupila. A oto jego obrażenia. Niko, Kinara i nasz pupil. Recalibrating steering. Time to get back to the workshop. Zerknijmy sobie do raportu. W tej kolejce, w 13 turze, powinien nasz smok zadać obrażenia, niestety ich nie zadaje. W tej również powinien zadać obrażenia. Jak widzicie, nie ma nic o smoku. Potem podeszliśmy bliżej. W tej turze powinno nam pokazać jego obrażenia, ale nie możemy w nią kliknąć. Jak widzicie, jakiś problem jest. Nie wiem jaki. Ale na 100% w tej turze, której nie możemy rozwinąć, smok zadał swoje obrażenia, co sami zresztą widzieliście. Dlatego zasięg tej umiejętności naprawdę ma znaczenie w przypadku tego pupila. Dlatego do strzelców mimo wszystko tego peta bym nie brał. Skoro wiemy już, jak pupil działa, możemy przejść do jakichś obliczeń. To będzie bardzo szybki odcinek, przynajmniej mam taką nadzieję. Obrażenie od talentu to 85,5 współczynnika obrażeń. Przy oczywiście wysokiej zwinności maksymalnie możemy zdobyć 9 staków. 85,5 to jest, są to obrażenia na stack. 85,5 razy 9 staków da nam obrażenia o wysokości 769,5 współczynnika obrażeń. Gdy zwiększymy te obrażenia o gwałtowną arogancję, talent pupila zada obrażenia z 9 staków o wysokości 1108 współczynnika obrażeń. Gdy zwiększymy obrażenia od talentu dodatkowo o ząb i szpon, łącznie to będzie plus 74% obrażeń. Z 9 staków zadamy obrażenia o wysokości 1339 współczynnika obrażeń. Pora dodać umiejętności, które wszyscy kochamy, czyli wskaźnik krytyczny oraz obrażenia krytyczne. Plus 100 wskaźnika krytycznego, plus 100 obrażeń krytycznych. Posiadając te umiejętności, nasz pupil ze swojego talentu zada obrażenia o wysokości 3348 współczynnika obrażeń z 9 staków.
a obrażenia na jeden stack wyniosą 372 współczynnika obrażeń. Do tego dochodzi zaciekły atak, wzmocniony wyjątkowo zaciekłym atakiem, który zwiększa szanse na wywołanie zaciekłego ataku. Łącznie będziemy mieli 100% na zadanie obrażeń o współczynniku 500, bo taki przyjąłem do tej serii o pupilach. Oczywiście zaciekły atak jest zwiększony o zombie szpon. 500 plus 30% daje obrażenia o wysokości 650 współczynnika obrażeń. Oczywiście zaciekły atak może trafić krytycznie, a wręcz powinien. Wtedy te obrażenia wyniosą 1625 współczynnika obrażeń. Zaciekłego ataku u kawalerii, która walczy w zwarciu, możemy użyć 4 razy w ciągu 30 sekund, więc będą to obrażenia o wysokości 6500 współczynnika obrażeń. Do tego dochodzi talent pupila, który stakuje się co turę. Jeśli oczywiście mamy ten talent sezonowy o nazwie Ogień Zaporowy, ten talent działa w ten sposób, że w każdej turze nakładamy osłabienie na legion wroga, a jak możecie przeczytać, każdy efekt osłabienia oddziałujący na wybrany legion zapewnia kumulację zaciekłego znaku. Dlatego z tamtym talentem sezonowym praktycznie co sekundę mamy minimum 372 współczynnika obrażeń od samego talentu pupila. Nie widzę, żeby w opisie był ten talent skapowany, dlatego jeśli nałożymy dwa osłabienia, prawdopodobnie dostaniemy dwa staki w turze, więc te obrażenia mogą być większe, ale ja przyjmę, że będziemy nakładali tylko jedno osłabienie na turę, więc w ciągu 30 sekund zadamy obrażenia z talentu pupila o wysokości 11160. Jeśli połączymy obrażenia od talentu z obrażeniami zaciekłego ataku, łączne obrażenia, jakie nasz pupil zada w ciągu 30 sekund, wyniosą 17660 współczynnik obrażeń. Na ten moment ten pet zada największe obrażenia w grze ze wszystkich pupili. Podejrzewam, że jeśli zbadamy resztę aktualnie dostępnych pupili, i tak oszalałe smoczydło będzie królem obrażeń, jeśli chodzi o pupile. Pamiętajcie jednak, żeby mieć ogień zaporowy oraz pamiętajcie o tym, że zasięg ataku tego pupila jest bliski. To znaczy, że jest trochę większy niż ten atak w zwarciu. Ma identyczny zasięg jak elfia kawaleria dystansowa. Oczywiście może atakować wrogów, którzy będą bliżej niż ten zasięg wskazuje, ale mimo wszystko do strzelców bym go nie brał. Po co nam pupil bez talentu, prawda? Więc nie wierzcie w to, co widzicie u waszych idoli. Pierwszy raz was okłamali z Ptakiem Nocy, że jest to dobry pupil dla Magrat i Zajdy. Oczywiście jest to fatalny wybór. Fatalnym wyborem również będzie wzięcie oszalałego baśniowego smoczydła do strzelców ze względu na jego niski zasięg. Ale pupil jest naprawdę bardzo mocny i może się dobrze sprawdzić. Po pierwsze, jako pupil dla bohaterów od garnizonów fizycznych oczywiście. To samo w rally może naprawdę zadać ogromne obrażenia, jeśli będzie to pupil dowódcy zgromadzenia. Oczywiście nie zapomnijcie, że aby zwiększyć jego obrażenia, potrzebujecie tego talentu sezonowego. Jeśli chodzi o jego jakiś inny build, to powiedziałbym, że ten pupil nie ma innego buildu. Ogromnym minusem tego pupila jest to, że wiele umiejętności, które byśmy chcieli mu dać, są zależne od zwinności, jak możecie zauważyć, prędkość, gwałtowny atak, więcej szału, uderzenie łańcucha, dzikie uderzenie łańcucha, mnóstwo umiejętności pod zręczność. Jeden pupil może mieć 3 umiejętności pod dany atrybut, dlatego sposób, w jaki te umiejętności są podzielone, do jakich atrybutów są przypisane, powoduje, że tak naprawdę mamy tylko jeden build, ale uwierzcie mi, ten build jest naprawdę genialny. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.